W niedzielę 4 czerwca Radom stanie się lekkoatletyczną stolicą Polski. Podczas mitingu gwiazd na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wystąpią medaliści Mistrzostw Świata i Europy. Prawdziwe gwiazdy polskiego sportu, prawdziwe gwiazdy lekkiej atletyki. Mam nadzieję, że miting, który da radość radomianom, pokaże, że nasze miasto jest również miastem, które inwestuje w lekką atletykę. Szanowni Państwo, Radom to także miasto, które inwestuje w wychowanie młodzieży, to sportowe wychowanie i mam nadzieję, że poprzez kontakt z prawdziwymi gwiazdami polskiego sportu nasza młodzież również będzie mogła zdobywać nowe umiejętności, nowe kwalifikacje, a przede wszystkim rywalizować w perspektywie kilku lat z najlepszymi. W zawodach na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji weźmie udział m.in. Piotr Małachowski, polski dyskobol, trzykrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Pekinie oraz w Rio de Janeiro, zdobył srebrne medale. Niesamowity ośrodek, niesamowite miejsce. Ja jako sportowiec jeszcze czynił startujący na zawodach. Wiem, że rzutnia będzie, jest z dobrej strony, świetne warunki, więc na pewno wszystkich kibiców, którzy kochają lekką atletykę, zapraszam. To też jest taka forma relaksu, miłego, fajnego spędzenia wolnego czasu, pokazania tym dzieciakom też, że nie jest tylko, jest jeszcze sport oprócz komputerów, nie wiem, Facebooka i gier. Tylu gwiazd dyscypliny obiekt Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jeszcze nie gościł. Poza Piotrem Małachowskim na arenie sportowej wystąpią Ewa Swoboda, Kamila Lićwinko, Joanna Jóźwik czy Adam Kszczot. Impreza odbędzie się w niedzielę 4 czerwca o godzinie 16. Wszyscy, którzy wybiorą się na zawody, otrzymają katalog gwiazd. Program imprezy, w którym będzie możliwość zbierania autografów od wyjątkowych sportowych gości. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny.